tytuł od e-sportowców dla e-sportowców, czyli w sumie dla nikogo, dla 16 osób w ciągu roku. I wspólnie mamy nadzieję, że razem z nami będziecie się dobrze bawić przy omawianiu tej gierki oraz bety, w której braliśmy udział. Zacznijmy od razu od force feedbacku, od jazdy w tej grze. Force feedback na torze. To jest coś, z czym się nie spotkałem jeszcze w grze wyścigowej, bo po pierwsze, czuć samochód, gdy jedzie i im szybciej jedzie, tym mocniej ten force feedback działa na kierownicę, tym mocniej czujemy, że tam cokolwiek się dzieje i sobie powiedzmy, że kierownica wibruje. Ja mam DFGT, nie jest to jakiś wynalazek najwyższych lotów, natomiast czuć, że ten samochód jedzie, że jest on coraz cięższy, im jedzie szybciej. Okej. Okay. To jest coś, czego w Assetto chyba za bardzo nie czuć. Przynajmniej nie mam takie wrażenie. To jest coś, czego nie wyczułem w Assetto. Mam wrażenie, że Force Feedback w Assetto obu chyba nawet. Już ACC te chwile nie grałem, ale tam z tego co pamiętam było podobnie. Że on jest taki jednostajny zawsze. Nieważne jaki jest nacisk na opony, on jest zawsze taki sam. Wiesz, właśnie, ja nie wiem, bo ja jeżdżę z tą sprężyną centrującą i ja tak naprawdę zawsze mam wszystko takie samo. Więc ciężko. Ale tutaj sobie specjalnie włączyłem Force Feedback, żeby to poczuć. No i właśnie, no pierwszy tor, jaki ograłem, to był Nürburgring. Pierwszy samochód, jaki wziąłem, to było BMW. I w szoku byłem, że na żadnej tarce nie czuję w ogóle tarki na tym torze i w tym samochodzie. I co ciekawe, w żadnym samochodzie akurat, znaczy w żadnym z testowanych, były trzy różne, nie poczułem w ogóle tarki, że tam cokolwiek się dzieje. Czuć było, kierownica pracowała, force feedback działał w momencie, kiedy wyjechałem na tylko i wyłącznie poza tor na piasek. Czyli wszystko inne oprócz piasku nie działa. A na Nürburgu jest tam parę rzeczy, no bo mamy tereny zielone, powiedzmy, które są dosyć nierówne, oraz mamy coś takiego jak taka chropowana powierzchnia, taka siatka, nie wiem, kostka, nie wiem jak to nazwać. I tam też no, nie ma żadnych drgań, nic takiego nie było. Po prostu jedziemy jak po gołym asfalcie, nie ma nic. Mało tego, są też małe progi zwalniające, bumpy, uskoki, no nie wiem, no jakkolwiek to można sobie nazwać. Na tym też kierownica zero reakcji. Nie wiem, czy to jest dlatego, że mam DFGT, no ale mimo wszystko force feedback powinien i tak cokolwiek zrobić, a tutaj nie było nic. To teraz pytanie, czy to jest wina force feedbacku, czy to jest wina kolizji na torze, bo na Hockenheimie na przykład też tych tarek za bardzo nie czuć, a na Monzy już było w miarę okej. Okay. No nie, nie było czuć na Monzy w miarę okej, okay, tu już od razu sprostuję. Bo tam jest tak z kolei, że tarkę czuć, natomiast innych nierówności poza tarką, które też są chropowate dalej, nie czuć. Więc jest tarka zrobiona powiedzmy do połowy. Znaczy elementy poza torem są zrobione do połowy. Ponownie nie czuć było progów zwalniających, ponownie nie czuć było nic innego, tylko piach i tą tarkę było czuć. Także teraz zastanawiam, czy to... Bo jak ja grałem, jeździłem, jak ten force feedback był jakby to ująć strasznie ziarnisty. Nie zauważyłem tego wcześniej, jak dostałem klucz, testowałem pierwszy raz, zauważyłem to teraz, jak to obrywałem ponownie. I też tak myślę sobie, to są pewnie jakieś mikrodziury, nie? No nie, bo jeżeli skręcam kierownicą, no to ziarno jest jeszcze bardziej, jest ostrzejsze, jakby ktoś mi sypnął po prostu garścią po układzie kierowniczym piachem. Czyli pytanie, czy to nie jest wina tego, że właśnie przez to ziarnistość nie czujesz tych wszystkich nierówności? Znaczy, ja nie czuję nic. Jadąc czy wolno, czy szybko, no szybko, tak powiedzmy 100, 120, 140, totalnie nie czuję nic. Dopiero przy wyższych prędkościach, na prostej drodze mówię, jadąc prosto, dopiero przy wyższych prędkościach czuć, że sobie ta kierownica tak delikatnie prawo-lewo, to dla mnie takie sztuczne trochę doznanie, bo jadąc samochodem z podobną prędkością nie kojarzę, żeby samochód tak się zachowywał. Nie wiem, może samochody GT są dużo sztywniejsze niż to, czym ja jeździłem? Obawiam się, że nie. Masz to myśli, że kierownica ci wpadała w oscylację? Mam na myśli, że czułem opór drogi jadąc na prostej drodze, ale dopiero przy wysokich prędkościach. Znaczy, to ma nawet sens w pewnym stopniu. No nie czułem tego nigdy w samochodzie, więc to jest ciekawe. Ja chciałbym to poznać. Jadąc z autem GT, porównując je, może to jest nadwyrost trochę do Hondy Civic, natomiast Hondy Civic złożonej na poliuretanie, na gwincie i tak dalej, nie na gumach, tylko na poliuretanie, nie jestem w stanie ocenić, że no nie czułem nic w zasadzie jadąc prosto. Czułem, że bardziej mi dupa skacze, a nie, że cokolwiek się na ręce odbija, nie? Znaczy faktycznie ta skala jakby zmiany, jakby tego zmiany siły od prędkości jest aż za duża, bo faktycznie przy niskich prędkościach nic nie czuć, to ja sobie wyciągam z głowy to wszystko. Przypominam sobie, jak się jeździło i no to jest trochę, jakby ten force feedback przy wolnych zędach jest taki zbyt miękki. Tak jest lepiej niż w motorsporcie. No
transport to jest inna kategoria gry. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Nie dzisiaj? Nie, nie, nie. Tak w ogóle, czy jeździłeś różnymi autami? Czy coś jesteś w stanie powiedzieć na temat, nie wiem, czy poczułeś różnicę między różnymi GT3-kami albo coś takiego? Zrobiłem sobie kilka czasów różnymi GT3-kami. Pojechałem tym nowym gatunkiem samochodów. Boże, jak one się nazywają. Ja to mówię, że to jest WTCC, ale to nie jest WTCC. Hyundai. I pojechałem samochodem, który wiercił mi totalnie dziurę w głowie. Ja nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł, żeby dodać ten samochód. Czy wiesz, co to jest za samochód? Czy widziałeś już go, czy nie? Chodzi ci o tą Pragę. Praga. W ogóle z Pragą jest śmieszna historia, bo Jimmy Broadbent, na pewno znasz. No słyszałem, też, no Brytyjczyk, też, no. Też taką Pragą jeździł, zagrał tym i opierniczył twórców, że ta Praga jest w ogóle kompletnie innym samochodem, myślę, co on zna z reala. Podobno później był rework tej Pragi. Okej. Okay. Jeździ się tym fajnie, inaczej niż GT. O tym, jak się jeździ, to jeszcze za chwilę powiem. Natomiast jedna rzecz, ten dźwięk, który tam jest w tym samochodzie, to jest katastrofa. Samochód ma bardzo dużo przyczepności. Zbyt pewnie się czułem na starcie, że kurczę, w odróżnieniu od GT jestem strasznie przyczepny. Mimo tego, że jeździłem po ciasnym i wolnym torze, nie wiem, czy tak to do końca powinno działać, jednak tam jest trochę dużo mocy i tu bardziej aero powinno działać. Natomiast tutaj na niskich prędkościach ten samochód był mega przyczepny. Nie dało się tym samochodem przejechać więcej niż 4-5 okrążeń. Dosłownie jakbyś miał wiertarkę przyłożoną do głowy. Taki jest dźwięk tego samochodu i on bardzo szybko osiąga swojego Vmaxa, swoją prędkość maksymalną, gdzie te obroty tak rezonują, wpadają w taki rezonans i ten dźwięk jest taki jednostajny, że to jest takie aż nieprzyjemne w samym odbiorze. Tak, też to zauważyłem, że nawet nie jest nic nieprzyjemne, co jeździłem promotami. I nie byłem w stanie po dźwięku wyłapać, kiedy powinien zmienić bieg, bo on jest takie dla mnie nienaturalny. Najlepsze jest to, że przy zmianie kamery, jak jesteśmy przy dźwięku, w momencie, kiedy zmienisz kamerę między jakąkolwiek tak naprawdę jedną z dwóch, to chyba tylko na zewnątrz tego nie ma, to dźwięk się resetuje. I tak jakbyś zaczynał budować obroty w samochodzie od zera. Masz pedał w podłodze, jedziesz 250 na prostej, nie wiem, na Indiana, nie ma tam Indianapolis, nieważne, no prostej, na Moncy jedziesz sobie, tak, 250, zmieniasz kamerę i słyszysz, jak auto się rozpędza. To jest dla mnie, ja nie wiem, kto tego nie sprawdził w ogóle, bo... Bardzo często jest tak, że zmieniasz sobie kamerę w trakcie jazdy, jak na przykład nie masz całkowicie... Są tacy ludzie, którzy wywalają sobie całkowicie wszystkie zegary, całe... Wszystko tak naprawdę, co widzą na ekranie. Ich to nie interesuje, bo mają to na kierownicy. Natomiast przez to, jak wyglądają te kamery, które są też tutaj zaproponowane przez twórców, wygodniej jest zmieniać sobie kamery w trakcie jazdy. Jedna kamera do jazdy, jedna kamera, żeby sobie śledzić to, co się dzieje na kierownicy. No i teraz w momencie zmiany tego, raz, że zmienia ci się sterowanie, czyli jeżeli miałeś skręconą kierownicę pod kątem 15 stopni, to ci się to zeruje. Nie da się skręcać i zmieniać kamery, ale okej, powiedzmy, że no nie robi się tak, to jeszcze zmienia się ten dźwięk. I to jest dla mnie ogromny błąd. Ktoś zawalił design audio i to bardzo. No tak, samochody są nieprzyjemne, chyba tylko BMW się jeździ przyjemnie z tych, co ja... Znaczy przejechałem każdym samochodem i wydaje mi się, że tylko BMW jest takie przyjemne w odbiorze, w zasadzie audiowizualnym bym powiedział, bo te samochody też takie są. Są okej. Okay. I znaczy jakbym miał wystawić ocenę, to samochody są takie 8 na 10 i to jest najlepszy aspekt z całej tej gry, poza audio, nie? W tych samochodach. Szczerze mówiąc, jak ja jeździłem pierwszy raz tym, to miałem wrażenie, że wszystkie GT3 jeżdżą identycznie. Nie wiem, zrobiłem podobne czasy. Ale możliwe, że coś tu zmienili, może w seta zmienili bazowego, zostawiając fizykę. Ja zrobiłem bardzo zbliżone czasy, ale miałem wrażenie, że w BMW, jak jeździłem, była największa różnica i tam kontrola trakcji mnie bardzo szybko łapała, więc możliwe, że po prostu setupy są różne teraz, a fizyka dalej jest taka sama. Nie wiem, nie zagłębiałem się aż tak w tę fizykę jazdy pomiędzy samochodami, dlatego, że nie dało się niektórymi po prostu jeździć, jeśli chodzi o dźwięk. I sobie tak, to odpuściłem. Tak, to jest problem. I w zasadzie jedna fizyka na wszystkie auta to jest bardzo zły pomysł. Ja akurat strasznie nie lubię czegoś takiego, bo po co wkładamy do gry kilka samochodów, żeby jeździły identycznie, różniły się setem bazowym,
z drugiej strony e-sportowo ma to jakiś tam sens, no bo balance of performance masz bardzo łatwo do zrobienia. Znaczy pytanie, czy chcemy zrobić igrzyska samochodów, czy chcemy zrobić igrzyska kierowców, nie? Bo... No właśnie, bo właśnie, sorry, że ci przerwałem, ale no właśnie masz te teamy, na przykład Mercedesa, jakby producenci, którzy angażują się w sponsorowanie tych ekip, jakby nagle miało się okazać, że ekipa nie chce jeździć Mercedesem w grze, bo on jest gorszy od tego, to wiadomo, to jest... Znaczy ja powiem z mojej strony, jak to wygląda Facetto Corsa. Competizione, jeżdżę sobie w GT4. Jest tak, że mimo tego, że jest samochód, który bardzo mi się podoba, którym najlepiej mi się jeździ, jest to Ginetta, jeździ mi się po prostu miodnie, to samochód ten na prostych ma mniejszą prędkość maksymalną niż inne, natomiast w zakrętach jeździ, no nie powiem, że najlepiej, natomiast jeździ bardzo dobrze. Tylko, że obok jest rywal Alpina, która w zakrętach jeździ tak jak Ginetta, jeśli chodzi o prędkość w zakrętach, na prostych jest szybsza, tylko różnica jest taka, że jest trudniejsza w opanowaniu dla osób, które no, mają, załóżmy, nie wiem, jakieś ograniczenia, czy mają gorszy sprzęt, więc no, automatycznie łatwiej jest wziąć Ginettę, no ale nie można ją jeździć na wszystkich torach, dlatego obecnie też szukam po prostu jakiegoś drugiego samochodu na te tory, które mają długie, proste i tak dalej. No i żeby czegoś takiego nie było też w tym e-sporcie, że mówimy o naprawdę grubych pieniądzach, tu jakieś 500 000. Podejrzewam, że jak to mówimy o pierwszej imprezie, no to jest dopiero jakiś tam początek. Możliwe, że kolejna impreza będzie na z pulą 1 000 000 nagród. No i teraz, jeżeli jest 1 000 000 do wygrania, jeżeli jest 1 000 000 do wygrania i pojawiają się jakieś nierówności względem samochodów i pojawi się kalendarz, który faworyzuje jakąś konkretną grupę pojazdów, nie wiem, załóżmy Audi i Mercedesa, no to nie są to takie zawody sprawiedliwe i teraz te osoby, wiedząc o tym, no bo gracze raczej wiedzą, który samochód nadaje się na jaki tor, to bardzo szybko można też zweryfikować, po prostu przejechać się po tym torze, nie zrobić tam, nie wiem, po 10 okrążeń, po 20, zresztą sam to weryfikowałem, 25 okrążeń wystarczy, żeby mniej więcej swoje takie optimum znaleźć. Wtedy to staje się niesprawiedliwe, no i wtedy może być to faktycznie, że no, osoby, które jeżdżą do teamu Mercedesa, mogą nie chcieć wziąć udziału w tych zawodach, bo wiedzą, że i tak przegrają. Ma to sens pod tym kątem, pod kątem sportowym i tak dalej, no bo jednak wszystko, mimo wszystko gry wyglądają trochę inaczej od Rala i tu konstruktorzy nie walczą o cokolwiek, to jest inne. Ale i tak tego strasznie nie lubię, bo to jest takie trochę, po co masz, wiesz, jako taki gracz nie sportowy, po co masz zmienić samochód, albo jeździć tym, albo tamtym, skoro wszystko jest takie samo. Ja powiem to samo, co mówiłem kiedyś na innym typie gier kompletnie, że tam chodziło o to, dlaczego musimy grać fabułę, jeśli ona jest beznadziejna, skoro i tak zależy nam na endgame'ie. Tutaj powiem trochę odwrotnie. Wystarczyłoby dać jeden przycisk, który ustawia, że wszystkie samochody mają równą fizykę. To też byłoby spoko rozwiązanie. Chyba w F1 było coś podobnego, że... Jest takie coś, jest. Chyba wyrównanie osiągów, tak, czy coś takiego. Tak, takie coś jest. I wtedy jedna liga na przykład, teraz na poziomie lig, trochę niżej, jedna liga sobie jedzie, że bolid ma znaczenie, inna liga jedzie, że bolidy nie mają kompletnie znaczenia i sobie wybieramy według preferencji, albo ja chcę jeździć BMW Sauber na przykład, to sobie biorę BMW Sauber, mimo tego, że to jest gówniany bolid na przykład, tak. BMW Sauber nie ma, wiem. To miałby sens i już ja widzę, że wszystkie ligi, które się organizują, używają tego, że wszystkie auto mają tą samą fizykę, żeby nie ładować w robienie popów jak w Assetto. No nie wiem, my jeździliśmy na różnej fizyce i było dobrze. A właśnie powiedz, jak tam stabilność? Bo widziałem, że się działo trochę z FPS-ami. Znaczy, ja bym stabilność i grafika, ja bym to zrobił jako jeden punkt, dlatego, że w obu przypadkach to się nie nadaje do oddawania ludziom publicznie. Mimo tego, że wiemy o tym, że to jest beta i można się tym bronić, to mieliśmy już na tym chyba nawet zawody o pulę pieniężną, więc tak dziwnie. O Jezu. Do tego dziwi mnie fakt, że bardzo dużo rzeczy jest zrobionych strasznie po łebkach i strasznie tak na odwal się. Zacznę a propos grafiki, to może nie do końca sama grafika, natomiast kamery, które są ustawione standardowo, nie nadają się w ogóle do jazdy. I ponownie, przyjdą, załóżmy, że przyjdą nowi gracze, wsiądą do samochodu, tu przykładem jest bodajże Hyundai, jest najlepszym przykładem do tego, ponieważ jeżeli masz kamerę, gdzie widzisz kierownicę ze środka, tak, kamerę, ciężko z zewnątrz widzieć kierownicę, ale jeśli masz taką kamerę, nie da się zobaczyć punktów do hamowań, bo siedzisz za nisko. To jest kamera domyślna. Kamera domyślna nie musi być idealna dla każdego, ale kamera domyślna powinna ci zapewnić, że ty będziesz widział, gdzie hamujesz. A propos tych dohamowań, jak już tutaj jestem, to też dodam, że Rensport ma taki problem, ja go widzę. Ta prędkość, z którą ty zwalniasz, i tutaj też grafika się trochę łapie do tego, że mamy blur, czyli rozmazuje ci całe boki pod wpływem prędkości, trochę taki efekt Most Wanted, to są te czasy, rozmazuje ci wszystko dookoła, co się dzieje, przez co te punkty do hamowań, raz,
nie są takie trafne. Możesz mieć z tym problem, jeśli za szybko jedziesz i pierwszy zakręt na Nürburgu, no nie tyle punkt do hamowania, ale po prostu gdzie ten zakręt tak naprawdę się zaczyna, nie widać dokładnie, bo jest rozmazany wierzchołek w momencie, kiedy ty lecisz pełną prędkością. I druga sprawa, że gdy ty już dohamowujesz tym samochodem, to nie czujesz, żeby on zwalniał wystarczająco tuż przed wierzchołkiem. Czyli tobie się wydaje, że ten samochód nie wyrobi. Natomiast on tuż przed, tak jakby tuż przed zakończeniem hamowania, jakby hamował mocniej. I druga rzecz, którą zauważyłem, że wystarczy wtedy mocno skręcić kierownicą i robisz pół sekundy lepszy czas na każdym okrążeniu. Nie ma to wpływu jakkolwiek, znaczy nie ma to powiązania fizycznego, jaki ja byłbym w stanie, dlaczego tak się dzieje, nie umiem tego połączyć, no ale... Myślę, że wolałbym wrócić jednak do grafiki, bo tu też jest ciekawie i do stabilności. Bo tu w zależności od toru. Jak na Nürburgu, na dzień dobry, RTX 3070, tu warto dodać, procesor 5600X od AMD i 32 GB RAM-u, więc powiedzmy, że jest stabilnie. Natomiast w FPS-ach nie jest stabilnie. Na Nürburgu mamy 60 klatek, bardziej stabilnie niż na Monzy. Na Monzy między 90 a 120 zdarzają się spadki do 70 i to mówimy o grze totalnie singleplayerowej, bez żadnego multi, bez żadnych innych samochodów, bo nie da się na singlu jeszcze dodawać samochodów. Mówimy też o tym, że w grze nie ma żadnego dymu, nie ma żadnych śladów opon, które się pojawiają, nie ma żadnych zniszczeń na torze, które możemy robić, nie wiem, zarysowania na barierkach czy cokolwiek, więc nie ma nic, co powinno mieć wpływ na to. Natomiast mamy problemy z rysowaniem się elementów w oddali, mamy problemy z w ogóle cieniami, okropne. Raz cienie za samochodem, gdy mamy kamerę śledzącą, czyli kamerę za samochodem. No i obawiam się, że tak samo jest też na multi, natomiast na multi z perspektywy pierwszoosobowej nie widać tego problemu. Problem pojawia się dopiero z tej kamery trzecioosobowej. Wydaje mi się, że na powtórkach też będzie, ale tego akurat nie sprawdziłem. Tak, modele poza torem wyglądają okropnie i wczytywanie się ich w trakcie potrafi chrupnąć FPS-ami do 30 nawet, gdzie... W tytule stawiającym na e-sport wydaje mi się, że nie powinno to mieć miejsca. I teraz sprawdziłem zarówno na najwyższych ustawieniach, jak i na średnich i te skoki są podobne. Tylko, że nie mówimy o skokach między 60 do 30, tylko skokach z 90 mniej więcej do 40 do 45, czyli no z reguły około połowę ucina w momencie doczytywania się tekstur. I tu też na ekranie na pewno wrzucę w tym momencie, jak to wygląda w grze, że idziecie po prostu... No, na prostej startowej i doczytuję tekstury w tle tego, co się dzieje. No i to jest dla mnie też taki bardzo duży red flag, że już teraz to wygląda w taki sposób. To jest beta, ale patrząc na to, że chcieliby to pewnie wydać jak najszybciej, bardzo dużo rzeczy jest do poprawy. I czy i tyle o grafice, to już się dzisiaj dowiemy, bo ja, wiesz, na 1050 Ti to mogłem najwyżej najniższy ustawić i z tym był problem. Wiesz, tam okolice 40 się dało trzymać, no to ciężko. Znaczy tak, to trzeba przyznać, że gra ma bardzo duży problem z tym, że nawet na RTX-ie 3060, tutaj akurat nie ja grałem, natomiast widziałem gameplay na tej karcie graficznej, gra trzymała 30 klatek na multi. Ale wspomniałeś pewną rzecz, że ty dokręcałeś kierownicę. Tak. W sensie, że dokręcałeś kierownicę, żeby, bo nagle on skręcał bardziej niż ty wierzyłeś. Tak. A wiesz, jakie gry to jest trochę podobieństwo? Need for Speeda. Trochę, no dobra, niech będzie. Tego się nie spodziewałem. Ty grałeś w Raptora 1? Grałeś, tak, bo jeździłeś ligi. No. Ale dwójki chyba nie grałeś. Mało. Nie zauważyłeś podobieństwa małego? Nie. Natomiast wiem, że silnik jest zapożyczony albo nawet kupiony od nich. Czyli znasz tą sprawę. Znaczy tylko tyle, że wiem, że tam coś takiego było, ale no nie znam całej sprawy, nie wiem, o co chodziło. Dobra, więc kiedy było pierwsze wspomniane o tym sporcie? To było jeszcze końcówka COVID-a, że dobrze pamiętam. W 2022 jest pierwsza wzmianka o tym, że Rennsport powstaje. Tak, jest pierwszy jakiś tam teaser, że pokazali Porsche i BMW stojące gdzieś w ciemnym garażu, coś tam. Okej, zaczęło się coś dziać i nie będę jakby, tylko szczegółowych historii nie będę teraz wyciągał, ale zobacz, że oni nagle wyskoczyli, że wiesz, 22 rok, jest COVID i Sim Racing miał niesamowitą popularność, jeżeli dobrze pamiętasz. Tam było dużo eventów, był chociażby ten Kierowcy Le Mans Virtual. To dzięki kierowcom F1 też bardzo dużo, bo kierowcy F1, którzy nie mogli jeździć sobie, mieli czas na to, żeby streamować. I teraz popularyzacja tego, że mamy te streamy, że są jakieś takie gry, że można w nie grać, sprawiła, że faktycznie ludzie za tym poszli. I bardzo, bardzo duży wkład był tego, że mamy na przykład Lando Norrisa, czy streamy z Leclerciem. Dzisiaj mamy mnóstwo też memów z tego. I dobra, to bardzo rozpopularyzowało właśnie
właśnie Sim Racing. No właśnie. I czy ty nie masz wrażenia trochę, że oni na fali tej popularności, która wyszła, że oni na fali tego lockdownu wyrzucili informacje o RunSporcie i nagle, jak to gdzieś tam zaczęło przycichać, bo to mimo wszystko później opadło, nagle oni wyskoczyli, pach, jedziemy e-sportową ligę na becie, której jeszcze nikt nie dostał, bo ta liga wystartowała jeszcze zanim była ta zamknięta beta. Tak, to prawda. Nie masz wrażenia, że ktoś połosił się trochę na hajs i jak zobaczył, że popularność spada, to on to chciał wypnąć szybko do przodu, żeby zarobić? No możliwe, tylko na czym chciał zarobić? Wiesz, ma popularności. Ale gra ma być dostępna w modelu free-to-play. Jeżeli ktoś robi eventy tego typu, to raczej nie robi tego za darmo i nie robi tego charytatywnie. Nie, no to prawda. Wiadomo, że chodzi też o promocję, o pokazanie się. Tylko, że pokazanie się w momencie, kiedy mamy czasy streamerów, pokazanie się na evencie ESL-owym, gdzie no nie jest to jakoś, myślę, jeśli chodzi o sim racing i ESL, to nie jest to jakieś połączenie najważniejsze. Nie jest to, nie jest to coś, co działa. No, to wydaje mi się, że to gdzieś tam ktoś... Inaczej, jak dla mnie, RunSport sam w sobie jest ciekawostką. Nie wiem, czy bym powiedział, że to jest jako modyfikacja. Możliwe, że jako modyfikacja faktycznie R-Factora 2, tak bym to nazwał. Natomiast patrząc na to, ile jest tam błędów, jakie są błędy marketingowe nawet, no bo w życiu bym nie zrobił najpierw eventu za pół bańki, później nie rozesłał 15 tysięcy kluczy do totalnych randomów według listy kolejki, tylko osób, które są chętne. Można mówić, że to jest beta, dla mnie to jest jeden wielki syf. W tej chwili, w tym stanie, w jakim to jest, mimo tego, że to nie jestem... powinno wyjść. Mimo tego, że nie jestem topowym też e-sportowcem, nie jestem jakimś graczem, który zagrywa się w nie wiadomo jakie tytuły, nie mam też kierownicy, która potrafi, nie wiem, wyczuć najmniejszą dziurkę, jaka tylko jest, to wiem, że są lepsze gry. Jeżeli są lepsze gry, to drogi twórco, jeżeli kiedykolwiek usłyszysz to nagranie, to weź swoją grę, zastanów się, do kogo ty chcesz trafić i zrób te aspekty dookoła tej grupy docelowej jak najmocniej tylko się da. Jeśli chcesz trafić do e-sportowców, to stawiaj na ten e-sport, na bardzo dobrą optymalizację, na niekoniecznie ładną grafikę, bo e-sportowcy nie potrzebują ładnej grafiki. Bardzo dużo e-sportowców jeździ na niskich detalach po to, żeby mieć więcej klatek, żeby gra działała im płynniej, bo oni wtedy lepiej się czują. Spraw, żeby przyjemnie im się po prostu jeździło w tym, a nie żeby ładnie to wyglądało. Nawet jeśli skupiasz się na tym, żeby ładnie to wyglądało, czyli już inna grupa docelowa, bardziej w stronę casualowego gracza, to dopracuj to, żeby to faktycznie ładnie wyglądało. Samochód, który pali gumę i kręci się w kółko, nie zostawia żadnych śladów, czy to można mówić, że okej, to jest tylko beta? No nie wiem, no jakbym ja wydawał betę, to chciałbym, żeby ta beta była benchmarkiem, żeby była sprawdzianem, czy faktycznie gra w takim stanie się nadaje. W tym momencie wiemy, że gra się nie nadaje, że wymaga optymalizacji, ale jak możemy mówić o optymalizacji w momencie, kiedy ta gra nie jest jeszcze skończona. Nie mamy tutaj rzeczy, które są potrzebne do takiego tytułu. Wydasz grę, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach nie zostawia śladu na asfalcie, jeżeli za mocno zahamujesz, albo no nie. Będziesz się kręcił w kółko, no to przecież to będzie żart, no jeżeli coś takiego wyjdzie jako pełna wersja. Jeżeli pojawi się 40 samochodów na torze, jeszcze te samochody zaczną dymić, zaczną się ze sobą zderzać, zaczną jakieś partykle latać i tak dalej. Jeden wyjedzie w piach, zrobi kłębę dymu, trzeci będzie leciał bokiem przez tor, zrobi jeszcze większą kłębę dymu. To są aspekty, które oni powinni sprawdzać na becie. Tak naprawdę ten RunSport jest niepotrzebny nikomu w tym momencie, bo mamy mały, delikatny przesyt produkcji i ja myślę, że więcej szumu na rynku zrobi Le Mans, które wychodzi. Bo to jest tytuł, który jest w pewien sposób niszowy. Gier o GT, znaczy grę o GT mamy już jedną, jest ona dopracowana, możemy się pobawić też w iRacing, jeśli ktoś chce. Natomiast to tutaj, no nie wiem po co kolejny coś takiego, no jest Race Room jeszcze, który też jest podobny. Race Room. Czy masz przesyt? Nie powiedziałbym dlatego, że masz Assetto Corsa, która jest stara, już, ma być Assetto Corsa 2, a RunSport nie jest tylko grą o GT3, ale też będzie realizował inne klasy, chociażby formułę, z tego co pamiętam, masz te STCR, masz GT3, masz tu Pragę, ale wiesz co jest zabawne? Że to twoje oświadczenie nawet nie będzie musiało być tłumaczone, żeby osoba odpowiedzialna za RunSport to zrozumiała. Mamy polski student w Łodzi chyba, tak? Po pierwsze, lead designerem jest Krzysztof Szczech, a po drugie widziałem, że polski Tejon szukał pracowników do pracy nad tą grą. No, coś mi się obiło, że niemiecka gra, ale faktycznie coś tam...
faktycznie jakby ten main jest w Niemczech. Więc nie wiem, to jest strasznie dziwne wszystko. To nie powinno wyjść w takim stanie, w jakim teraz jest do bety, ani nie powinno to, jak powiedziałeś, że to jest... I tym bardziej nie powinno być sobie na tym żadnych rozgrywek e-sportowych, jak to jeszcze, wiesz, było jeszcze w jakimś tam fazie alfa wręcz. Oni ograniczali chyba do 12 ilość samochodów na torze, żeby to pociągnęło. Tak, tam były chyba 3-osobowe zespoły. Tak, i to było jak w rallycrossie były te awanse do wyższych tych tierów. Powiem tak, 2 sierpnia wyciągnąłem pewnego newsa na temat tego, co jest w tle, jakby co, na czym śmiga Rennsport. Jakby, no, nikt wtedy nie wierzył, no bo to, wiesz, ani to Race Department wyciągnęło, ani co. I buchnęło to dopiero publicznie 2 października, buchnęło publicznie. Bo rzekomo jakiś gość z jakiegoś teamu, co podonorują wszyscy, że oni analizują, wyciągają kod źródłowy, żeby sobie poprawić wyniki, coś tam, i wyciągnięto, że Rennsport używa linijek kodu Z-Faktora 2. Hmm. I zrobiło się ciekawie, dlatego że Rennsport stwierdził, że... Patrz, po pierwsze na stronie, weź sobie na stronę Rennsporta. Jestem, masz tam, no. Czytałeś dzisiaj to, że oni zrobili nową fizykę, nową grafikę i tak dalej, nie? Oni CERT zrobili. To jest tak, że kiedy rozpoczynaliśmy rozwój Rennsport, naszym celem było zbudowanie czegoś od podstaw. Pierwotnie oznaczało to niestandardową fizykę, modele opony, grafikę i dźwięk. Ta grafika i dźwięk to... Początkowo eksperymentowaliśmy na wiele sposobów i doszliśmy do wniosku, że w niektórych aspektach potrzebujemy punktu bazowego, aby przyspieszyć rozwój. Zwróciliśmy się do lidera branży, EC. Czyli dopisali to teraz. Kiedyś tego nie było. No, zwrócili się. Uzyskali pełną licencję na korzystanie z ich systemu przetwarzania fizyki jako punkt odniesienia. Ale to jest ciekawe, bo z tego co pamiętam, tego nie było. Wcześniej było tylko, że oni zrobili od zera swoją fizykę i tak dalej. No, nie wiem co było. Ja bym się bardziej skupił na tym, co jest, a jest do dupy. Ja myślę, że to było tak, że oni stworzyli jakąś gierkę, jakąś fizykę, zaprosili e-sportowca, e-sportowiec przyszedł, przejechał się, stwierdził, nie no stary, to jest gówno, nie dawaj mi tego. No i teraz oni z ręką w nocniku trochę obudzeni mówią, ej, ale my chcemy wydać tą gierkę 2024, chociaż chyba plany były na 2023, nie wiem. Tak gdzieś widziałem jakiś taki announcement, że 2023, ale to już za nami, więc nieważne. No i teraz weź się przyznaj przed publiką, której mówisz, że robimy grę od zera, że robimy fizykę, mamy sportowców, którzy dbają o ten produkt, żeby on był najwyższej jakości. Przyznaj im się sam, że ej, kupiłem silnik, bo sobie nie poradziłem. Teraz oni byli w takiej sytuacji, gdzie mogli zrobić troszkę inaczej, faktycznie troszkę wziąć na siebie tego negatywnego PR-u, że zataili informację o tym, że mają taki silnik, ale bronią się tym, że dobra, wzięliśmy ten silnik, faktycznie, ale od samego początku pracujemy nad tym, żeby ta fizyka była nasza, z tymi e-sportowcami, nie? Czyli troszkę odbijają konika tutaj, nie? Że faktycznie jest tak, że gra była do dupy, na szybko wzięli R-Faktora 2, zapłacili jakieś tam pieniądze. Jak wyszła ta drama, to w sumie było takie tłumaczenie, ale my tylko wzięliśmy te linijki kodu, żeby dopracować swoją własną fizykę, to w finalnej grze tego nie będzie. To słyszeliśmy już to tłumaczenie. No ale co ty byś zrobił jako taka osoba, która, załóżmy, no, chce wydać coś i załóżmy, jesteś ambitnym gościem, nie? I ci nie wyszło. I nie radzisz sobie i masz, wiesz, jakiś deadline, nie? Że masz 1,5 roku na przykład. Wiesz, że za 1,5 roku jedziesz jakiś ważny event, albo jedziesz właśnie te zawody, które mieliśmy na Estu. Może to było klepnięte wcześniej i teraz wiesz, że masz coś takiego, musisz dowieźć grę, której spotka się tam, nie wiem, 32 e-sportowców? Chyba więcej było. 11 teamów chyba, albo 12 teamów? No nieważne, no ileś tam teamów. Co bym zrobił? Nie mam kompletnie pojęcia, bo ciężko jest mi wyobrazić sobie, to jest tak sytuacja absurdalna, jakby... To jest coś, sytuacja, w której nigdy się nie znajdę, więc ciężko też mi jest jakoś ją... wyobrazić sobie tokolwiek. Nie wiem, chcesz zdać na maturę ustną, ale twoja praca jest do dupy, więc w ostatniej chwili pobierasz pracę z internetu, zmieniasz parę rzeczy po to, żeby ją przedstawić jako swoja. Myślisz, że to było coś tego typu? No, tak to wygląda. Nie wiem, ile osób tam siedzi, nie wiem, jak duże jest to studio, nie wiem, czy masz takie dane. Nie mam takich danych, nie grzebałem w tym. Natomiast największy problem gier, i to też mówię o wszystkich grach, które dzisiaj wychodzą, to jest kryzys tożsamości, czyli faktycznie, żeby wiedzieć, co się chce, do kogo się chce. Mało tego, są kolejne błędy, których nie wspomniałem, takie pierdoły, które też są złymi decyzjami na punkcie projektowania gry, nie na punkcie, o, my nie potrafimy czegoś zrobić, tylko na punkcie samego projektowania, samego designu, bo
w momencie, kiedy ty jedziesz single playera i chcesz sobie w opcjach zmienić, przykładowo, klawisz przypisania w trakcie jazdy. Tak, samochód jedzie ci dalej. Samochód jedzie dalej i nie masz nad nim żadnej kontroli. To jest tak, kurwa, dziwne. To jest bardzo dziwne. To jest coś, co no, nie zostało gdzieś tam przemyślane. To jest pierdoła, którą można zmienić. Ale to podkreśla, tak, że dzisiaj Rennsport nie ma żadnego aspektu, który wyróżnia go na tle innych. No mogą dodać 100 tysięcy nowych samochodów, nie przebiją Assetto Corsy nawet, które możesz sobie dodać mody, zrobić jakąś serię wyścigową i sobie jedziesz tam. Nie przebiją tego. No nie wiem, jak tam z deszczem wygląda sprawa na przykład. Sama kwestia pit stopów. Oglądałem sobie po tym patchu 1.6, jak gierka wygląda na multi, no bo ja nie miałem, jakby wszystkie serwery teraz o tej godzinie są puste, wczoraj też o tej godzinie były puste, no nie dziwię się w sumie trochę, więc sobie zobaczyłem, jak wygląda multi. I tam na multi materiał, który opowiada na temat gry, czy to warto, czy nie warto, czy to fajne, czy nie fajne, jest błąd spowodowany tym, że wszyscy kierowcy dostają karę drive-thru przejazdu przez aleję serwisową na multi. Same pit stopy, same procedury startu, to wszystko jeszcze wymaga szlifu. Wszystko tam, każdy najmniejszy aspekt jest niedokończony. To jest, no faktycznie, to jest wersja beta, ale to nie jest beta, to jest alfa. Ale faktyczny jej stan to jest wersja, gdzie powinni dostawać to testerzy gier. I dzisiaj gracze w 2023-2024 to są gracze testowi każdej produkcji tak naprawdę, jaka wychodzi. Czy to jest Forza Motorsport, czy to jest The Crew Motorfest, czy to jest EA przecież w WRC, które na patchu chyba 1.4 nagle miał karierę, której się nie dało jeździć i twórcy zamiast zrobić update, to wysłuchali notkę do graczy: hej, jeśli chcesz grać tryb... W menu takie coś się chyba pojawiało nawet. Hej, jeśli chcesz grać tryb kariery, na razie sobie odpuść, pracujemy nad tym, żeby zapewnić ci lepsze doświadczenie. Rennsport, jeżeli chciałoby zrobić coś innego, wystarczyłoby zrobić produkt dopracowany. Tyle. Nie musi być wybitny. Dzisiaj ja bym zostawił tą fizykę totalnie. Obniżył trochę grafikę, naprawił wszystkie błędy te graficzne, te cienie, które gdzieś tam w tle, to wszystko nie działa, żeby ta gra wyglądała na produkt skończony. Naprawiłbym force feedback. To jest, myślę, przede wszystkim, chyba że uznają, że tak jest i e-sportowcy mówią, że tak ma być, to okej. Gdzieś te takie ustawienia, żeby gracz, który wchodzi do tej gry, żeby nie miał ciężko, czyli żeby faktycznie te kamery działały jakkolwiek sensownie, żeby mu FPS-y nie skakały, jak on sobie na prostej jedzie, żeby pierwsze doświadczenie z tą grą było dobre, a nie może być pierwsze doświadczenie takie, że gościu wchodzi, kamera ze środka, bo się naoglądał streamera, że się jeździ kamerę ze środka, a on nie widzi punktów zahamowań w ogóle, bo nie widać asfaltu. To do tego dochodzi, że takie są kamery, które są domyślne. Wychodzi samochód w jakimś patchu, samochód powinien już być dopracowany. Czy nie ma tam osoby, która, jeżeli pracują sobie z e-sportowcami, to nie ma tam osoby, która wsiądzie do tego samochodu i powie: ej, przecież ta kamera jest do dupy, no nic nie widzę. No przecież to nie trzeba być kretynem, znaczy nie trzeba być osobą mądrą, wystarczy być kretynem, żeby zobaczyć: siema, przez okno widzę niebo, coś mi nie gra, mam się ścigać z ludźmi. Wiesz co? Mam wrażenie, jak powiedziałem, że ktoś próbował zarobić. Pamiętam, że oni zapowiadali w ogóle NFT i samochody miały mieć właśnie numery VIN. Jaki mógłby być z tego właściwie użytek, że samochód ma numer VIN? Poza ci jego historia. To ma... W razie, to ma... jak ci go ukradną, to możesz zgłosić na policję, nie wiesz, po co jest VIN. Wiesz, w realu to ma sens, ale po co ci to w grze? Ja tak kończąc, może powoli dam pozytywny aspekt na temat Rennsport, żeby nie było, że faktycznie może tutaj ktoś odsłucha gdzieś tam od Rennsportu i trochę poczuje się urażony, to ja dam taki mały, no tak jak mówię, no takie wschodzące światełko, wschodzący aspekt. Zagrajcie sobie w Need for Speed Shifta 2 może zamiast w Rennsporta. To może być dobry pomysł. Ja życzę sukcesu. Jeśli siano jest motywem przewodnim, to tego sukcesu i tak nie będzie. Oraz mamy nadzieję, że gierka jednak zaskoczy nas pozytywnie i że będziemy mieli kolejny tytuł na e-sportowym rynku, po który będziemy mogli sięgnąć z modelem free-to-play, z całą masą fajnych dodatków dla nas, dla graczy, że nie będzie to jednak ten skok na kasę, że będziemy tutaj przy tym się fajnie bawić, oglądać niesamowite mistrzostwa, pokazy prawdziwych mistrzów kierownicy oraz że będziemy mogli po prostu, tak jak mówiłem, dobrze się bawić. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, no, zarówno o grze, jak i może tutaj o naszych przemyśleniach, czy z czymś się nie zgadzacie. Myślę, że chętnie tutaj porozmawiamy sobie, bo no tak jak mówię, no my nie jesteśmy tutaj profesjonalistami, nie jesteśmy game devami, nie jesteśmy sportowcami, jesteśmy po prostu miłośnikami. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście ten czas.